Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Staropolskim zwyczajem pragnę się z Państwem podzielić żurkiem i jajem. Proszę się po kątach nie chować, tylko mojego żurku spróbować. Życzę Państwu smacznego i zapraszam Państwa na film. Składniki na domowy, przepyszny żurek jak za dawnych lat, bez chemii. Około 3 litry dobrej wody, co jej tu nie widać, na pewno będzie. 800 gramów ziemniaków, 100-150 gramów selera, tyle samo marchewki i pietruszki, dwie większe cebule, garsteczka suszonych grzybków, 3-4 ząbki czosnku, dwie łyżki tartego chrzanu lub kawałek chrzanu świeżego. I tu możemy albo kupić jakiś serboczek, albo jak mówimy, wędzić to sobie swojski wędzony, lub możemy tu zrobić naszą domową kiełbasę według mojego przepisu. Do tego potrzebujemy jeszcze 200 g śmietany lub śmietanki. Ja tu mam śmietanę gęściejszą. Warto popatrzeć, żeby śmietana czy śmietanka nie zawierała tak zwanego karogenu. Do tego jeszcze potrzebujemy własny kiszony żurek, około 200-300 gramów, pieprz czarny, majeranek, sól, liść laurowy, ziele angielskie, troszkę szczypta lubczyku, troszkę oliwy, oleju do usmażenia naszej cebuli. I jeszcze ile chcemy, tyle sobie ugotujemy jajeczek. Obraną, opłukaną cebulę kroimy w kostkę, rozgrzewamy troszkę tłuszczu, smażymy na rumiany kolor. Nasze warzywka, ziemniaki pokrojone w kostkę, warzywa pół tarłem, wrzucamy do gara, zalewamy zimną, dobrą wodą. Ja tu chyba troszkę więcej dam wody, jak 3 litry, ona będzie cały prawie garnek. Przykrywamy, solimy i gotujemy do miękkości. Oczywiście warzywa z ziemniakami. Ziemniaki są już miękkie, jak ziemniaki są już miękkie, to reszta warzyw też. Daję moją smażoną cebulkę. A tutaj na tej reszcie tłuszczu, co zostało, mogę podsmażyć boczek lub inną wędlinę. Sypuję także nasze grzybki. Nie trzeba je moczyć, przecież tam nie ma praktycznie co moczyć. Dajemy troszkę chrzaniku. Listki laurowe, szczyptę, czego szczyptę, majeranek, parę szczypt pieprzu prawdziwego. Jaka była szczypta, czego to była szczypta? To była szczypta lubczyku, podobno dobrze robi na pewne sprawy. No i tutaj mamy naszą śmietankę. Śmietanę, przepraszam, wlewam żurek, rozszczepuję, musimy więcej trzepać, bo po prostu śmietana jest gęsta. To była śmietanka, to parę razy poruszać i już rozszczepana fajnie. Gdzie moja chochelka? Tutaj jest chochelka, wlewam troszkę zupki tutaj i całość łączę. I teraz wystarczy tylko zagotować, popróbować i dać sobie na koniec boczek, jak kto lubi. Spróbować jeszcze raz. Aha, jeszcze trzeba dać czosnku zmiażdżonego, jakby było po prostu za mało. I tyle. I praktycznie, jak zagotujemy, to gotowa nasza smaczna zupa domowa, żurek. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę Państwu smacznego i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.